Festiwal Sektor 3.0 trwa w najlepsze, a ja mam okazję rozmawiać z Radkiem Jasińskim i z Jackiem Kulikowskim na temat przyszłości pracy. Panowie, jak ostatnio rozmawialiśmy, to technologia była dla nas tym korem. Myśleliśmy o tym, jak efektywnie ją wykorzystywać w codziennej pracy. Dzisiaj technologii czasem mamy aż za dużo. W domu jesteśmy w pracy jesteśmy w domu. Pytanie, jak ten krajobraz będzie wyglądał? Jesteśmy w hybrydowości teraz, Radku? Tak, jesteśmy i będziemy w hybrydowości. Pytania pozostają takie, czy to będzie hybrydowość oparta na zaufaniu, czy na kontroli? Czy to będzie praca oparta na efektach tej pracy, czy tylko na kontroli czasu tej pracy? To są wyzwania i dla pracodawcy, i dla pracownika. Wyzwania, ale też i taka wspólna przestrzeń, bo Jacku, z jednej strony dom to zawsze był tylko dom, a teraz jesteśmy w takim środowisku wspólnym. Tak, myślę, że tutaj jakby zrozumienie wzajemnych potrzeb jest coraz większe. Pamiętam, jak na początku pandemii profesor Pyżalski z grupą badaczy próbował śledzić zmiany, jakie zachodzą w wyniku zdalnego nauczania wśród nauczycieli, uczniów, rodziców. Zacytował nauczycielkę, która powiedziała: proszę pana, ja nie pracuję z domu, ja mieszkam w pracy. Było generalnie poczucie zlania się tego wszystkiego, nie radzenia sobie z tym. Z drugiej strony mamy rok później i firmy mówią o tym, że powinny się zajmować dobrostanem pracowników. Że to, jak się czują w tej pracy zdalnej, jest też ich sprawą. I znajoma mówiła mi nawet o firmie, która powołała stanowisko Happiness Manager, czyli osoby zajmującej się szczęściem pracowników. I to jest jakiś, myślę, sygnał zmian w kapitalizmie, ale też takiej właśnie zrozumienia tego, że potrzeby pracownika są potrzebami firmy. No właśnie, mamy taki kierunek, ale pytanie o motywację. Dlaczego firmy potrzebują szczęśliwych pracowników? Jak powinien się zachować dzisiaj mądry pracodawca? Tylko szczęśliwy pracownik jest pracownikiem kreatywnym. Tylko pracownik, któremu firma stworzy warunki do tego, żeby był kreatywny, będzie efektywnym pracownikiem i przyniesie tą przewagę konkurencyjną, która we współczesnym świecie jest jedyną przewagą konkurencyjną dla firm. Dobry, szczęśliwy, efektywny pracownik, pracujący w warunkach, które są dla niego stworzone, a nie które są wyłącznie wymysłem firmy. Czyli o well-being pracownika dba pracodawca, a jeśli ma o niego zadbać sam pracownik? No właśnie, bo to jest tak, że on część hybrydowość polega na tym, że część pracy wykonuje w domu. W związku z tym nie jest bezpośrednio zarządzany, musi być kimś, kto sam organizuje swoją pracę, co oznacza zarówno korzystanie z różnych narzędzi, jak i też właśnie takie umiejętności organizacyjne, umiejętności znalezienia sobie przestrzeni do pracy w domu, ile jest to w ogóle możliwe, na pewno jest jakieś wielkie wyzwanie. Czyli, że teraz pracownik jest kimś, kto przejmuje część zadań firmy w zakresie zarządzania. Po prostu jest zarządzającym własną osobą, własnymi zadaniami. No i dochodzimy do momentu takiego dużego połączenia pracownik, pracodawca i relacji. Ale relacji w krajobrazie hybrydowym. Pytanie, jak taką relację dzisiaj tworzyć? Zaufanie. Chyba kwestia kluczowa, tak? To znaczy, obie strony muszą sobie zaufać. I sądzę, że pandemia jest najlepszym dowodem na to, że pracownik jest godnym zaufania i chyba nigdy nie pracowaliśmy tak ciężko, tak efektywnie, z taką odpowiedzialnością, jak właśnie w tym trudnym okresie. Wobec tego zaufania, nie kontrola, efektywność pracy, a nie czas pracy i dobro obu pracownika i pracodawcy, a nie tylko miejsce pracy. Miejsce pracy jest pochodną, że tak powiem, najmniej istotną. Czy to jest dom, czy to jest park, czy to jest biuro? Tak, ja tutaj widzę zdecydowanie przewagę organizacji społecznych, to znaczy jakby wierząc w deklaracje firm, że chcą się zajmować dobrostanem pracowników, trochę jeszcze wątpię, czy w tej chwili rzeczywiście mają narzędzia, żeby to robić. Natomiast małe organizacje, w których ludzie się znają, w których te relacje już wcześniej były rozwinięte, zaufanie, właśnie taki styl pracy polegający na samoorganizacji, że one w tej chwili, to jest ich przewaga i być może też coś atrakcyjnego, co przyciągnie pracowników z innych branż, z innych sektorów, właśnie tym, że tutaj jest zupełnie inna atmosfera, inny klimat, taki dostosowany do tych czasów. Ja myślę, że słucha nas bardzo wielu pracowników i pracowniczek organizacji społecznych właśnie, więc wydaje się, że możemy się wszyscy, i biznes, i organizacje, od siebie wiele nauczyć, a empatia, zaangażowanie i zaufanie to chyba podstawa tego, co łączy dzisiaj pracowników i pracodawców. Bardzo Wam dziękuję, panowie.